funkcjonowały. Dwa, operator sprzętu w trakcie filmu przełączał oczywiście z jednego na drugi. Było to niezauważalne, ale oczywiście kłopotliwe. Typ. Oczywiście było to możliwe za pomocą tak zwanej taśmy celuloidowej w szerokości 35 mm. Taśma, która zawierała w lewej stronie ścieżkę dźwiękową, taśma filmowa i oczywiście perforacja do napędu taśmy. Ciekawe rzeczy. Dokumentalny film nagrywam. Cicho. Centrum w 2010 roku zostało przebudowane, modernizowane, również kino zupełnie zostało zmienione, możliwości sprzętowe, również nazwa też się zmieniła na kino Impresja. Tu widzimy nową salę widowiskową, sprzęt nagłośniający. Sprzęt, który, proszę Państwa, jeszcze 3 lata temu, 2 lata temu tak naprawdę był nowym sprzętem na owe czasy, w roku bieżącym, proszę Państwa, już będzie powoli przechodził do historii. Tu widzimy przygotowanie taśmy dla nowego projektora. System nagłośniający, który był zabudowany również w 2010 roku. Proszę Państwa, to co widzimy na dzień dzisiejszy, Warco, to jest akurat typ projektora cyfrowego, który jest po łańcu, typ DPK-23B. Korzyści. Stabilność obrazu 10 razy lepsza od projektora analogowego. Lepsza dostępność do kopii filmowych i możliwość szybkiego uzyskania filmów premierowych. Rozdzielczość, proszę Państwa, to bardzo ważna rzecz. 2K i 4K. Nie wiem, czy Państwo czytali na temat tej rozdzielczości, ale mogę tylko powiedzieć w skrócie. Mamy, proszę Państwa, tak zwany obraz w postaci linii poziomych i pionowych. W przypadku 2K jest to rozdzielczość około 2 milionów pikseli. W przypadku 4K jest to rozdzielczość około 4 milionów pikseli. Jest to bardzo dużo, jak na dzisiejsze możliwości. Możliwość, to co mówiła Pani Dyrektor, proszę Państwa, jeśli chodzi o przekaz satelitarny, oczywiście transmisja na żywo programów różnego rodzaju, możliwość podłączenia urządzeń cyfrowych,